Do zdarzenia doszło na początku tego roku. Poszkodowany mężczyzna został napadnięty na klatce schodowej, kiedy wychodził od swojego kolegi. Dwóch oskarżonych najpierw pobiło pokrzywdzonego, a następnie zmusili go do wejścia do windy, aby udał się z nimi do mieszkania jednego z oprawców. Tam do oskarżonych dołączyły jeszcze dwie osoby. Oskarżeni ci zaczęli dalej bić i kopać pokrzywdzonego po to, żeby zabrać mu posiadane mienie i w zasadzie zabrali mu wszystko, co posiadał, czyli telefon, drobne pieniądze, dowód osobisty. Ale na tym to agresywne zachowanie nie zakończyło się. Oskarżeni bowiem wyprowadzili mężczyznę na zewnątrz, to są godziny nocne, prowadzali go po Polkowicach i tam zachowywali się wobec niego szczególnie agresywnie. My określamy to jako takie udręczenie pokrzywdzonego. Bili go, kopali, opluwali, podpalali mu włosy na głowie. W momencie, kiedy grupa mężczyzn znalazła się w pobliżu polkowickiej komendy, poszkodowanemu udało się wyrwać i szybko uciec na komisariat. Tam zgłosił całe zajście, a policjanci szybko pojmali sprawców. Prokurator oskarżył mężczyzn o dokonanie rozboju i uszkodzeń ciała powyżej dni 7. Spowodowali u pokrzywdzonego złamanie kości nosowej, szczęki, złamanie żeber, krwiaka mózgu, różnego rodzaju podmiegnięcia krwawe na całym ciele. Tutaj takim szczególnie agresywnym oskarżonym jest jeden z tych sprawców, to jest Paweł W., który jest recydywistą, odpowiada tu w warunkach recydywy. Po zatrzymaniu Pawła W. zaczęły zgłaszać się kolejne osoby, które miały być przez niego pokrzywdzone. W efekcie mężczyzna został oskarżony o szereg innych przestępstw narkotykowych oraz ograniczenia wolności innego pokrzywdzonego, czy też zlecenia pobicia. W tej sprawie występuje jeszcze piąty oskarżony, który część z czynów ma wspólnie i w porozumieniu z Pawłem W. I łącznie objętych jest aktem oskarżenia 5 mężczyzn, a czynów 13. Pozbawienie wolności człowieka ze szczególnym udręczeniem uznawane jest za zbrodnię, dlatego kara, jaka grozi za jej dokonanie, to od 5 do nawet 20 lat więzienia.